Hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie, tutaj Hanta i pierwszy odcinek z nowej gry na kanale, czyli Homeworld Deserts of Karak. Na unboxingu mówiłem Kark, ale to jest Karak. Czasem nie umiem czytać, czyli pustynie Karak. Jest to właściwie z jednej strony kontynuacja uniwersum właśnie Homeworld, czyli gier Homeworld i Homeworld 2, wydane przez ponoć przez to samo studio, czyli jak widzę chyba Blackbird Interactive. Niemniej jednak ta część jest tak naprawdę prequelem do całej serii Homeworld. Testowo też umieściłem sobie tutaj kamerkę i postaram się po prostu czasem spoglądać do tej kamery, z tego względu, że jest to bardziej gra właśnie taka strategiczno-ekonomiczna, więc po prostu stwierdziłem, hej, w sumie zawsze w takich grach daję kamerę, co prawda to nie jest na streamie, ale postanowiłem, że jednak nagram po prostu kamerę jako osobne urządzenie i zobaczymy, jak je później tutaj gdzieś w ciele na ten, chyba że mi się, nie wiem, odwiedzi, nie spodoba czy coś, to wtedy po prostu tą kamerę stąd wyrzucę. Jeszcze tutaj ustawiam jakieś światło, żeby fajnie na mnie padało. No, nie wiem, dobra, mam nadzieję, że będzie dobrze. No i słuchajcie, o dziwo, w ogóle gra się uruchomiła w języku angielskim, natomiast wszedłem sobie w ustawienia, bo chciałem przede wszystkim włączyć napisy. Napisy już były włączone, miłe zaskoczenie, i w języku zobaczyłem, że jest język polski. Jak widzicie, on nie jest wypisany dużymi literami, czyli ten polski język został dodany, przypuszczam, że przez panów z Techlandu. No nic, w każdym razie, ja we wcześniejsze Homeworldy nie grałem. Ominęło mnie po prostu w dzieciństwie granie w Homeworldy, natomiast bardzo chętnie zagrałem. Potrzebowałem właśnie miałem ochotę na jakąś taką grę, w której czymś mógłbym zarządzać, coś mógłbym o czymś decydować, coś sobie budować, jakieś budynki i tak dalej. Tak więc tadam, jest Homeworld. Także w tym momencie na kanale będzie, wiem, że za długo gadam, już kończę moje długaśne wstępy. Na kanale wtedy w tym momencie będzie zarówno Wiedźmin 3, jak i Homefront The Revolution, Homeworld Deserts of Karak. Karak, tak? Dobrze mówię, Karak. I oczywiście Doom, do którego właśnie w tym momencie wracamy, a dodatek do Devil May Cry sobie zostawimy na później. No i nic, rozpoczynamy po prostu kampanię. Witaj, by czerpać z gry jak najwięcej przyjemności, zalecamy rozegranie samouczka. Czy chcesz to teraz zrobić? Tak, chcę. I zagramy sobie samouczek, zwłaszcza że właśnie ni chuliery nie grałem w poprzednie części. Amida Sakala Kapisi Akalon Fiskire. Nie wiem, czy to są jakieś nazwy czegoś. Nie wiem, na razie gra się ładuje. I tu mamy w tym emblemacie mamy jakąś, jakby nie wiem, bazę kosmiczną, czy może raczej naziemną. No i zobaczmy, co tu się będzie działo. In this tutorial, you'll learn the basics of how to play. Okej, dziękuję. Oficer wywiadu mi to powiedział. Spoko, oficer wywiadu. Cinematixy. Pooglądamy. Ogólnie wygląda to... O, oh, wow, aha, i to już... Nowy cel, ukończ wszystkie lekcje samouczka, dziękuję. Okej. Okay. Okej, widzę, tu czas nam leci już, pauzę można włączyć. No tak, a i prawym... No jasne, dobra. No to chodźcie tutaj. Czy ja mogę sobie to jakoś przybliżać? Na razie nie widzę tego. Jak się mapę w ogóle przy... Znaczy, rozumiem, że część opcji chyba jest zablokowanych w tym momencie. Dobra, przemieściłem, co dalej? Najpierw przemieść go tutaj, następnie tutaj. Czyli możemy ustalić trasę, którą mają jechać. Przytrzymujesz po prostu przycisk Shift podczas klikania i możemy sobie klikać po prostu kolejne miejsca. Okej. Next you learn how to control the game camera. Zbliż oddal widok.
Aha, tym. Scroll the mouse wheel to zoom in and out. No dobra. Hold the right mouse button and move the mouse to rotate and pitch the camera. No okej, okay, no tak się można było domyśleć. Press backspace to reset the camera to its default orientation. Chyba nie bardzo. The camera is just as easy. Press the arrow keys on your keyboard. No to strzałkami to średnio. No to właśnie. Czyli tak, prawym możemy sobie kręcić jak przytrzymamy, środkowym możemy się przemieszczać. Spoko. Przesuń widok, użyj strzałek klawiszy, by przytrzymać środkowy przycisk, dobra. Przesuń widok na transportowiec dowodzeniowy. Dobra, jest. Jej, osiągnąłem cel. Hurra. Information about selected units is displayed in the bottom left. No dobra. Command buttons like attack and move are displayed in the bottom right. Okay. This is a command carrier. It produces units for combat and resourcing. Dobrze. The command carrier is your mobile headquarters. Durable but lightly armed. You can press the home or tilde key to select your carrier at any time. Aha, po prostu home'em albo tildą. To dawaj tutaj. Press the F key to focus the game camera on selected units. The camera will follow focused units while still allowing you to zoom and rotate. Pan the camera in any direction to break focus. No dobra, fajnie. Press the space bar to open the sensors manager. O, okej, otworzyłeś ekran czujników, no wcisnąłem. You can select and move units within the sensors manager. Red icons represent enemy units. Spoko. White icons represent your units. Your selected units are green. Okay. Orange and blue triangles represent resources. Dużo tego. Domes represent the sensor range or vision of your units. Enemy units within contact range are marked with a red circle. As your units get closer, they'll be in sensor range of the enemy. At this point, you will see each enemy unit clearly. Okej, okay, dobra. Tak, co są te pojazdy? No ale mówił, że jakieś będą kurcze te jeszcze. A co to jest to? Mnie interesi to, żeby zobaczyć. Co to jest? Aha, to już jest koniec. When issuing an attack move command, you'll see a red line drawn between the selected unit and the mouse cursor. When this line appears broken, the selected unit cannot fire on its target. This indicates that high terrain or an obstacle is blocking the unit's line of fire. You will therefore have to move units around the obstacle or onto high ground in order to achieve a clear line of fire. No dobra, dobra. Select your light attack vehicles and use them to destroy the enemy units. Ready. You can right click an enemy unit to attack or press A and left click to attack move. To command your units to attack a group of enemies, hold the control key and drag a box around the target enemy units. No bym sobie chciał już tutaj ten je zaatakować. No i dawaj, napierdalać. I bardzo ładnie. A, ja im od razu powiedziałem, żeby atakować to miejsce, tak? No i bardzo ładnie. Rozpierdolone. Nice, dobra. Select the command carrier now. The command carrier has a unique power shunting system used to manage combat and production capability. Add all available power to the turret network system. Co mam zrobić? Co? Nowy cel, wybierz transportowiec, tak? Sieć wieżyczek, przekieruj, no dobra. Że wszystko tutaj? Hostile detected. Visual unconfirmed. Przekieruj. Enemy forces are attacking the carrier. Destroy them. To nie miałem tam wszystko przetegesować? I teraz jak mam? No i dawaj. No okej, okay, dobra, faktycznie. No i wystarczy chyba kliknąć po prostu. No i dobra. To są bojówki. A, dobra, nie zdążyłem nawet sprawdzić. Tyle się tu dzieje. No dobra, spoko.
While the terrain overlay is active, some terrain is color shaded to display its relative height. Mm-hmm. Three colors of the terrain overlay represent high ground, low ground, and neutral ground. When a unit takes position on the high ground, it deals extra damage when attacking units. No, przypuszczam, no. A myślę, że mogłem po prostu rozpocząć bez tutorialu, no ale mniejsza z tym. You'll have to find another way to defeat this enemy force. Railguns are most effective when firing from long range. However, they can be easily overwhelmed by short-range strike craft, like light attack vehicles. Identified contact. Designate as hostile. Dobra, czyli to jest co? To są... No, żebym jeszcze kurwa wiedział, żeby... Co to jest to? To jest railgun. Aha, opancerzony pojazd szturmowy, lekki pojazd bojowy. Zniszczy dziokę. Railgun reading you. Get us underway. Tutaj dojdź. Select the light attack vehicles and left click the boostability button. Then issue a move command. Co kurwa? Nic nie zrozumiałem. Co kurwa? Za dużo tego. Tutaj zacząłem się większy. Dobra, dobra. Aha, i tutaj możemy. Select a vehicle and mouse over the ability button in the lower right corner of the command panel. Veteran units also have a veterancy badge visible on their health bar in the main game viewpoint. Co on tu gada? Ja to próbuję coś robić. Za dużo naraz tych samouczków. Dobra. No ja sobie tych wezmę. Drugie pancerze pojazdy szturmowe. Ty mi tutaj... Brońcie tego. Bardzo ładnie, napierdalać. No i ładnie, dobra. Te sobie tutaj niech postoją. No i pod ostrzałem, dobra, dobra. Ja chcę zaatakować tych tutaj. Że ich nie widzę nawet. Mówisz, że tu, tak? Wy w takim razie chodźcie tu. Właśnie. A te sobie podjadą tu. Dobra, to też tego atakuj. Te lekkie wjadą, rozpierdzielą ich. Chociaż nie, te by się przydały też. Wracać, wracać, wracać mi tu. Tu podjedźcie. Trzeba by to tak zrobić, żeby wiecie. No i śmieszne, te są tak ciężko opancerzone, że generalnie, wiecie, strzałem wszyscy w jednego tylko. Żeby jednego rozpieprzyć. Znaczy, jeżeli te ciężkie nie będą mi strzelać w tych, to będzie też spoko. No właśnie, i pokazuje mi, że w tym miejscu tam muszę ich ustawić, bo... No inaczej, no tylko, że to wolno jedzie bardzo. No i dobra. One tu spokojnie będą teraz atakować, najebią im i będzie spoko. No kurczę, te railgany są zajebiste. No i dobra. Zniszczyłem. Teraz trzeba je w drugą stronę tutaj też ustawić. Jakoś tak. A wy tu proszę mi wszyscy wracać. Aha, to są też wrogie railgany. Cholera. To jadą tu. Dobra, to tych byśmy na chwilę... SM się zatrzymuje pewnie, nie? Czekajcie, zobaczymy sobie po prostu jak tu wygląda. No właśnie, one będą miały problem, żeby przez to przestrzelić. Więc niech będzie. Podjedźcie tu. I niech dojdą tu, a reszta niech idzie ich napierdalać. To niech sobie lecą tu. Aha, rozumiem, że te railgany generalnie... spoko. Railgany są słabe w porównaniu z innymi jednostkami. Mają mało życia, ale mają bardzo duży atak, tak? Wysłanie myśliwców przekwitujących.
No single unit type will excel at destroying this target. We're up and running. However, aircraft can attack this force with impunity. Select the command carrier to launch aircraft. Aha, launch okay. Aircraft by selecting the carrier and clicking the launch ability button. After left-clicking the button, left-click a target location to launch your aircraft. Strike fighter. While deployed, aircraft can be selected. No, tylko pytanie, jak długo to będzie? Okej, dobra. Aircraft will automatically return to the command carrier to reload and repair. Co to już? Tyle było? A, nie, dobra, teraz nim najebał. Dobra, dobra. Tak to może być. Dobra, te railgany sobie. Co jest? Nie nacisnąłem wcale spacji. Jednostki przeciwnika następne idą, tak? Przepraszam, te sobie. Nie, railgana trzeba rozpieprzyć. Dobra, teraz tego ciężkiego. Co to jest to? Spowolnienie celów, zdolność pasywna. Dobra, teraz czekajcie, matkę sobie weźmiemy. Trzeba tym najebać. Czachs. Kurwa, i mi... Tak mi dorąbał? Nie, dobra, czekajcie. A myślałem, że mi tak dorąbał, a tamte jednostki przestały być po prostu aktywne ze względu na samouczek. No dobra, myślę, że damy radę, jak już nie sobie sami. Oj tam. Dobra, samouczek nam sporo zajął. Campaign tutorial, dostałem osiągnięcie, bardzo ładnie. To było na normalnym. Samouczek, baza Epsilon. Aha, nie, po prostu to jest... O, co się stało? No okej, coś się... Gra zaczęła ten... Na chwilę przestała działać, no dziwne. No w każdym razie, okej, kampanię zakończyliśmy tą samouczkową, więc możemy sobie zacząć już właściwie fabularną część. Ja zresetowałem sobie nagranie, mam nadzieję, że tam się nic nie stało z nagraniem. Myślę, że będzie okej. Okej, baza Epsilon Rachel z Jet przebywa do bazy Epsilon, w której trwają przygotowania transportowca dowodzeniowego z Jet Capsi do wyprawy w głąb pustyni. No dobra, zacznijmy w takim razie. Nie wiem jeszcze jak tutaj te odcinki dzielić, czy jakieś krótsze robić, dłuższe robić, nie wiem, jeszcze zobaczymy. No na razie mam pomysł na po prostu takie standardowe półgodzinne odcinki. No ale to zobaczymy jeszcze tak naprawdę jak ten. Sorry, jeżeli nie patrzę zbyt często w kamerę, właściwie w ogóle nie patrzyłem w kamerę chyba podczas tutaj grania, ale mam nadzieję, że po prostu no... Bardziej jak już grę pojmę i tak dalej. Ten samouczek był taki, no z jednej strony spoko, tylko z drugiej strony, kurczę, nagle się za dużo działo i on coś tam gadał, ja musiałem już coś działać. No ale dobra, zobaczmy cinematika. Bo mamy, o. Karak. 1110 KDS, nie wiem co to znaczy. Is dying. The desert grows with every passing year. The world. Is at war. But there is hope. An object has been detected deep within the Great Banded Desert. It has been called the Jirachi object, the primary anomaly. We believe it may hold the key to our salvation. An expedition to retrieve it is being prepared. Mm-hmm. Ciekawa grafika. To jakby aktorka została pomalowana pędzlem. I to nie jest taka płynna animacja, to jakby zmieniający się obraz jest. Ciekawe, kurczę. Nie widziałem czegoś takiego. Wiecie, co mi to przypomina? Wow, wiecie, co mi to przypomina? Taki ten? Tego typu grafika była w cinematikach z Hard Reset, o. Tylko tam była bardzo, że tak powiem, urywana. W sensie były tylko kolejne takie obrazki, że on coś tam się przemieniał. A tutaj mamy bardzo dużo tych obrazów, które się zmieniają. No to już wiadomo, jest render na silniku. Motyw ciekawy naprawdę z tym, z tymi obrazami.
No i dobra, i co, my jesteśmy taką jedną babką, czy jak to ten... Samemu jesteśmy tutaj? Wygląda, że on jest kierowcą w ogóle tego transportowca. Jezus Maria, jaka skala w ogóle, nie? Tu taki mały samochodzik, tu taki wielki. Baza Epsilon. Sorry. Jaki gigantyczny mur widzę. Galcian attacks have been launched against multiple coalition bases. The northern frontier is under attack. The launch of our expedition carrier, the Capisi, has been accelerated. Aha, to drugie plemię, bo to są dwa plemiona i to drugie plemię zaatakowało, tak? Jet carrier Capisi. Stand by to initiate rollout sequence. Loading control module now. Stand by. Śmieszny. Po prostu się nazywa Jet. Tak jak w tym, jak w Final Fantasy było LC albo Falsy albo Sif. To one tam po prostu apostrof i czytaj jak uważasz. O, to jest wielkie. A to są te pojazdy matki, tak? Bringing systems online. Fleet manager online. Resource control system online. A, okej, wszystko się online. Wszystko się włącza. No dobra. All control systems successfully installed and online. Systems confirmed. Rachel, redeploy to your base runner. Copy that. Attention all stations. This is fleet intelligence for the expedition carrier Capisi. I will be issuing all mission objectives through this channel. Before departure, we need to run essential tests on our key capabilities. Vehicle production, resource salvaging, and combat operations. Time is of the essence, so let's run through these quickly. Fleet operations, is your channel clear? Affirmative. I will be providing all non-critical updates on unit production, research, resource salvaging, and all carrier systems through this channel. Copy that. Stand by to initiate production test. Okay, wyślij ekstraktor. Dobra, tylko jak? First, deploy a salvager from the command carrier Capisi. No, jak zrobimy tak. A nie, musimy tu coś kliknąć. Aha, i wysłać te ekstraktory, dobra. Do gromadzenia tego. I on sobie je tworzy, rozumiem. Produkcja jednostki zakończona. Salvager online. Stand by to commence resource test. What do you mean? Order the salvager to gather nearby resources located here. Proceed to site. Carrier. Aha, i E, a nie mogę nic więcej, dobra. Bo E jest produkcja, bo to powiedzmy ich, dobra. To niech on sobie tam zbiera. Zrobię sobie za pomocą ekstraktora, dobra, cel osiągnięty. I on sobie tak będzie krążył, nie? Użyj Rachel, by naprawić, a pokaż, naprawić coś wsparcia. Aha, naprawa. Ale jaka to jest literka? A. Nie, to jest. Nie, to był z R. Ale to jest atak, dobra. No ale wybrałem. No i dałem tutaj. Czemu to nie działa? Lewym, prawym, kurwa, czym? Krążownik wsparcia. A oni sobie gadają, wszystko spoko, tylko ja nie wiem. Tu jest krążownik wsparcia, Boże Święty, dawaj go. Teraz zauważyłem, nie, to jest ten główny, ten statek matka, dobra, jedź. Brawo. Czemu ona nie jedzie go? Czy ja to mam lewym?
Okej, ja to mam robić lewym. Okej, to są nie, to nie są moje te ekstraktory. To nie wiem tylko. Dobra. To się tam naprawia. Ten sobie już zdobył, rozumiem. Znaczy to wszystko pewnie tam weźmiemy ze sobą czy coś. No już sobie tylko tak się bawimy, tak? Okej, te ekstraktory sobie już jadą. Rachel już nie jest moja. No jasne. The first step is to upgrade the Capici's advanced manufacturing facilities. Once that is done, we will be able to build light attack vehicles. Capici, go ahead. No i co? Ulepsz produkcję lekkich pojazdów bojowych. Co to znaczy ulepsz? Dział techniczny. Aha, tu musimy sobie ulepszyć, a LPB to są lekkie pojazdy bojowe. Okej, no i możemy sobie produkować za pomocą literki 2 czy E? To jest E znowu. Dziwne. No i dobra, to się to produkuje, znicz całe ćwiczenie, były 3 jednostki, no jasne. No i w sumie tu można kolejkować, prawda? Jakie pojazdy? Dobra. No i mamy te. Tu mamy, tak? No to sobie atakujcie. I tym możemy oczywiście rozpoznawać cały teren, ale wystarczy tak naprawdę namierzyć je na wrogie cele, żeby one zaczęły atakować. Słuchaj, bo one sobie... O, sorry. Sobie tak jeżdżą i krążą tak naprawdę wokół tych celi. Celi, celów. Gdzie celów? O, musimy sobie tak zrobić. Dobra, fajnie. Udało się. Operations? Go. Bridge? Go. Rachel. Science teams in place? We're go. Engineering. Go. Confirm all systems go. O, czyli ten Capici to jest statek, tak? Ten Capici. Transportowy. Tak, dowodzeniowy to jest Capici i tamten ziomek jest kapitanem tego, a my jesteśmy jednostką badawczą, czyli ta Rachel. No to start. No i jedzie, tak? Brzmi normalnie, jakby startował do lotu bardziej niż do jazdy. No ale niech będzie. Kontroli masy. Boże święty, jakie jest wielkie. Gigantyczne wręcz. No, to jest takie, wiecie, z jednej strony na styk trzeba przechodzić tutaj, nie? Żeby drzwi jak najkrócej były otwarte. W tą kamerę patrzę. Żeby drzwi były jak najkrócej były otwarte, żeby, wiecie, nie... Zbyt dużo piachu się tu nie przedostało. Z drugiej strony ten nie może się tak za chwilę zatrzymywać, bo przecież jest ogromny, nie? No i dobra, czyżby to była baza Epsilon, tak? Właśnie zakończyli. Transportowiec ekspedycyjny Capici. Science officer Rachel Sajet, expedition carrier Capici. We've launched 3 months ahead of schedule and just in time. The Gaussian threat was far greater than we had anticipated. As the lead scientist on this expedition, I'm more convinced than ever that my brother was right. That what lies out there amongst the dunes holds the key to our survival on this planet and possibly beyond. We have no choice now but to believe. Okej. Okay. Raport o incydencie transportowym z ekspedycji Capici w drodze. Brak kontaktu z siłami Galsien. Potwierdzam rozkaz spotkania z lądownikiem 607 na cmentarzysku w celu przejęcia modułu czujników. Status floty. Aha, i tutaj następna misja.
Teraz pytanie, co to jest na tej planecie rozpisane? Myślałem, że mogę to kliknąć, podejrzeć, ale nie bardzo. To są, możliwe, że to są jakieś punkty spotkań, gdzie będą misje kolejne. Dystans do pierwotnej anomalii 6,68 mm. Jeżeli to jest metr, a to jest, co to jest? Megametr? No M duże to jest mega, czyli... Czy to jest... czyli tak, taka jednostka, czyli 1000 km, tak? Czyli tutaj mamy 6680 km. Temperatura 30 stopni Celsjusza. Wszystkie jednostki 7, krążownika, pancerzone jednostki bojowe, uderzeniowe jednostki bojowe, jednostki wsparcia. Okej, to jest, rozumiem, to co mamy na początek następnej misji, tak? Woda, paliwo. I to wszystko jest tak, w megalitrach podane, megametry, megalitry, no tak, troszeczkę inna, wiecie, inaczej, inne jednostki, innej skali się używa po prostu w momencie, kiedy mamy, kurde, krążownik wielkości miasta. No, powiedzmy, że tam małej wsi, a czy dużej wsi, przepraszam, no, albo małego miasta. Dobra, w każdym razie myślę, że tyle, zakończymy po prostu taki odcinek totalnych przygotowań. Na razie niewiele zrobiliśmy, ale po prostu poznajemy, zapoznajemy się z grą. Ja jestem laikiem, jeżeli chodzi o RTS-y, naprawdę, i... Ale zawsze myślałem, że kurczę, fajnie by było jednak się troszeczkę nauczyć, no właśnie, zagrać w jakiegoś RTS-a, nauczyć się grać w takie, tego typu gry, bo jakoś zawsze gdzieś tam byłem obok nich. A myślę, że warto na pewno każdego gatunku gier w życiu spróbować, także... także nic, no mam nadzieję, że wam się będzie podobać mój gameplay. Nie będzie w żadnym stopniu zaawansowany, właściwie będzie troszeczkę mój gameplay, można by powiedzieć, no tak jak powiedziałem, laik jestem w tym temacie, więc będzie to dosyć amatorskie, ale będziecie mogli sobie obserwować, jak mi idzie, jak się błaźnie w tej grze. No i nic, będziecie oczywiście też mogli mi jakieś rady, jeżeli takowe będziecie mieli, to pisać mi, tylko może nie w stylu ogarniaj bardziej mikro, bo czy tam makro, czy mikro, jak się tam nazywa, nie wiem, bo to musiałbym, kurwa, siedzieć, napierdalać non stop to. Ale na pewno bardzo chętnie nagram kampanię. Raczej nie będę się, raczej nie będę szedł do, wiecie, do gier multiplayer, żeby grać przeciwko innym graczom, raczej ograniczę się do kampanii. Nie wiem, jak długa będzie kampania, to jeszcze też sobie obczaję, pewnie jakoś, nie wiem, w którymś tam momencie. Teraz godzina, no dobra, także ja kończę, jeszcze raz dzięki za oglądanie, jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić film. No i do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym, bye bye!